Rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj realizację odbudowy boiska sportowego na MC Górnik w Kostuchnej. Boiska dość historycznego, boiska, na którym wychowywał się piłkarsko Jan Furtok, czyli nasza gwiazda w futbolu. A więc bardzo się cieszę, że udało się pozyskać od SRK ten obiekt. Pozyskaliśmy go za darmo właśnie na cele społeczne. Tutaj chylę czoła panu prezesowi za taką decyzję. Po oczywiście rozpoczęciu przebudowy tego obiektu. Chcemy tutaj wykonać na nowo nowoczesną murawę z pełnym oprzyrządowaniem do nawadniania, oczywiście z całą infrastrukturą piłkarską, czyli piłkochwyty, nowe bramki. Również będzie trybuna dla gości, którzy będą uczestniczyli w wydarzeniach sportowych w ramach kibicowania tym piłkarzom i oczywiście otoczenie całego obiektu będzie również tutaj zrealizowane. Cały koszt tej inwestycji to 4,5 miliona złotych i no i ten zakres, który wcześniej powiedziałem, jeszcze prawdopodobnie będziemy tutaj dokładali oświetlenie tak, żeby można było korzystać z tego boiska nieco dłużej, aniżeli to na to pozwalają warunki atmosferyczne. Myślę tutaj też o porach dnia i zmierzchu. Wiemy, że na jesieni i wczesną wiosną te dni są krótsze, a warunki sprzyjające do trenowania. Więc trenowanie i rozgrywki piłkarskie, przede wszystkim MK Górnik UKS, a więc ponad 100 dzieciaków, którzy trenują dzisiaj tutaj w Kostuchnej piłkę nożną, będzie mogło korzystać z tej przestrzeni, ale oczywiście sam obiekt jest obiektem miejskim, będzie udostępniony wszystkim naszym mieszkańcom. Remont boiska, które dla mieszkańców Kostuchny, południowych dzielnic Katowic, było legendarne, absolutnie. Tutaj ta zielona trawa wiele lat temu i taka stalowa, bardzo charakterystyczna trybuna była powodem do dumy mieszkańców. Miejsce, w którym wychował się m.in. Jan Furtok, legendarny, praktycznie najlepszy piłkarz w historii Katowic. Przez wiele lat niszczało, niestety obiekt, który wcześniej był wybudowany i eksploatowany przez kopalnię. Od pewnego momentu środki ze strony kompanii węglowej i następców tej spółki były tak niewielkie, że nie udawało się utrzymać w odpowiednim standardzie tego obiektu. W 2018 roku miasto przejęło ten obiekt i w tym momencie udało się uzyskać dofinansowanie. Jesteśmy po przetargu i w ciągu najbliższych 10-12 miesięcy to miejsce naprawdę zmieni swoje oblicze, ale charakter będzie dokładnie taki sam, czyli miejsce, w których w tym wypadku ponad setka dzieci z Akademii MK Górnik Katowice będą uprawiały sport. Także pierwsza drużyna MK będzie rozgrywała tutaj swoje mecze. Wierzymy, że będzie wszystko tutaj tętniło życiem. Bardzo dużo uwagi będziemy przykładali do jakości tej murawy, do jej wytrzymałości, po to, żeby to boisko mogło przez wiele dni, wiele godzin każdego dnia służyć młodym adeptom piłkarstwa. Jest potrzebna trawa. Trawa, która pozwoli nam na ćwiczenie pewnych elementów, takich jak ślizgi, tak jak bardziej agresywna gra, tak jak że tak powiem, nie bać się, że tak powiem, mało kontaktu z przeciwnikiem. I to w ten sposób, to są te cechy, których ciężko jest rozwinąć na sztucznej murawie. A na trawie te elementy, wszystkie elementy piłkarskie są po prostu do rozwoju i dają taką możliwość.